Aby otrzymać dostęp do sekcji, przeczytaj poniższą frazę głośno i wyraźnie, patrząc prosto w kamerkę zamontowaną na terminalu. Dodatek SCP-PL3. Pozyskanie obiektu. Informacji o podejrzanych zjawiskach społecznych w odosobnionej wsi na Podkarpaciu. Fundacja otrzymała od agenta Roberta. Według jego doniesień, wielu ludzi w najgęstszej części wioski wyszło na ulicę i zaczęło przejawiać zachowanie skrajnie patologiczne. Agent opisywał chaotyczne akty przemocy, dziwne tiki nerwowe uczestników zgromadzenia oraz nawet zabójstwa lub samobójstwa. Dodatkowo niektórzy ludzie uczestniczący w tych wydarzeniach i nie przewijający żadnych symptomów często pukali do drzwi domów, w których zauważyli ukrywające się osoby. Pracownik twierdził, że prosiły o pomoc i chwilę po tych wydarzeniach ci, którzy tej pomocy udzielili, dołączali do zgromadzenia, które stawało się coraz bardziej brutalne. Agentowi polecono zamknięcie się w domu i czekanie na wysłany w to miejsce patrol fundacji. Z zachowanych relacji funkcjonariuszy wynika, że w chwili dotarcia na miejsce było już za późno. Prawie wszyscy uczestnicy wydarzenia byli martwi, oprócz jednego przedstawiciela instancji opisanych później jako SCP-PL1, który poddał się im i został zabrany jako czynny świadek zdarzenia na przesłuchanie razem z agentem Robertem, który jako świadek bierny miał weryfikować zeznania w kwestiach, w których było to możliwe. Już przed przetransportowaniem do placówki świadek wyjawił, że jeden z jego sąsiadów zaczął zachowywać się bardzo dziwnie po zobaczeniu zdjęcia, które udało mu się przechwycić. Zdjęcie zakryto i zabezpieczono jako prawdopodobne źródło anomalii. Zdarzenia, do których doszło w ośrodku badawczym numer do tej pory nie zostały do końca wyjaśnione. Hipoteza wysunięta przez prowadzącego śledztwo w tej sprawie zmarłego agenta doktora Jana Kluczyna sugeruje rozprzestrzenianie się anomalnego wpływu SCP-PL200 dwoma drogami. Za pomocą świadka, który okazał się być instancją SCP-PL201, zmarł podczas incydentu, oraz członka personelu naukowego, który zajmował się badaniem anomalnego zdjęcia. Nie udało się ustalić tożsamości sprawcy. Doktor Kluczyn podczas śledztwa znalazł tylko dwóch żywych świadków. Członka personelu klasy D oraz doktora... Powzięte zostały środki zapobiegawcze i przesłuchano ich na miejscu. Członek personelu naukowego popełnił samobójstwo podczas przesłuchania, a pracownik klasy D, który okazał się być kolejną instancją SCP-PL-201, został zastrzelony przez samego doktora Kluczyna, kiedy ten podczas przesłuchiwania uległ anomalnym właściwościom obiektu. Nagrania z incydentów podczas śledztwa zostały utajnione, lecz wydarzenia te opisał także sam Jan Kluczyn w swoim dzienniku w sposób pozwalający na przytoczenie ich w tej sekcji dokumentu. Doktor... Od początku wydawał mi się być podejrzliwie wręcz zestresowany i straumatyzowany. Poproszony przeze mnie o opisanie tego, co widział, zaczął opowiadać wszystko z ogromną dokładnością, mówiąc o tym, że masakra według niego zaczęła się od momentu, kiedy trzech pracowników ochrony wychodzących z tej samej sali, w której się aktualnie znajdowaliśmy, otworzyło bez ostrzeżeń ogień do każdego, kogo napotkali, a następnie do siebie nawzajem. Potem, według jego zeznań, stopniowo reszta personelu zaczęła, tu cytat, tracić zmysły i zachowywać się bardzo agresywnie. Doktor wyznał, że był świadkiem trzech samobójstw i ponad 10 morderstw. Następnie mówił, że spotkał coś podczas ucieczki, po czym obudził się z obolałą głową, kiedy go znaleźliśmy. Nie powiedziałem mu, że najprawdopodobniej potknął się o wiadro woźnego i uderzył głową w ścianę. Poprosiłem go natomiast o opisanie wspomnianej przez niego istoty. Niestety dla nas zaczął powtarzać tylko w kółko. On, po czym podjął próbę odebrania sobie życia poprzez silne uderzenie głową w róg stołu. Niestety nie zdołaliśmy go powstrzymać. D-9303 został sprowadzony na przesłuchanie następnego dnia, kiedy wszyscy trochę odpoczęliśmy po tych wydarzeniach. Na nieszczęście nie zdążyłem zadać ani jednego pytania. Widziałem tylko, jak uśmiechnął się do mnie przez chwilę nienaturalnie szeroko, a jego oczy zaszły bieleć. Pomyślałem wtedy, że tylko mi się wydawało, lecz on podsunął mi zdjęcie, które, jak wtedy sądziłem, spowodowało to wszystko. Już po zobaczeniu jego twarzy czułem się dziwnie, jakby to wszystko się nie działo. Lecz podczas oglądania zdjęcia i po zauważeniu tej istoty usłyszałem tak, jakbym był w wodzie. Jak ktoś krzyczy moje imię. To akurat nie było fałszywe. Z tego dziwnego transu wyrwało mnie uderzenie z kolby od mojego kolegi, które przy okazji prawie odebrało mi przytomność. Byłem zdezorientowany, znajdowałem się w zupełnie innym miejscu. Przy D z pistoletem w dłoni wycelowanym w podziurowaną 10 pociskami głowę pracownika. Po krótkim szoku szybko połączyłem fakty. Bez słowa wyjaśnienia dorwałem się do zdjęcia i rozdarłem je na małe kawałeczki. Mamy do czynienia z istotą niosącą za sobą silne zagrożenie poznawcze oraz informacyjne. Przypadek doktora okazuje, że to nie zdjęcia są tutaj problemem, a myśl o tej istocie, które są automatycznie wrzucane do twojej głowy po zobaczeniu go lub tego, czym się stał D. Piszę to już z mojego biura w ośrodku badawczym i to jest błąd. Błędem jest to, że w ogóle tu wróciłem. Nie mogę przestać myśleć o tej istocie. Czuję, jak tracę samego siebie. Widziałem go.
Moje CVR jest bardzo wysokie, ja już cały się trzęsę i piszę to na ostatkach sił. Nie wiem czemu, ale powiedziałem o nim każdemu, kogo spotkałem, opisując go dokładnie. No i pobiłem 3 kolegów. Obiekt to sprowadziłem tutaj swoimi myślami. Pojawił się niedaleko mnie. Widziałem go kątem oka. Wiem, że to moja wina. Nie pozostaje mi nic innego. Przepraszam. Doktor Kluczyn został znaleziony martwy w swoim biurze podczas interwencji. Popełnił samobójstwo. Notatki ze sprawy stały się najlepszą pomocą dla specjalistów do spraw przechowywania w celu zaprojektowania pierwszych sposobów zabezpieczenia podmiotu oraz opracowania dodatkowych procedur, takich jak chociażby propozycja używania preparatów amnezyjnych do zniwelowania prawdopodobieństwa nawracającego wpadania w trans. Dalsze badania nad podmiotem, prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, prowadziły do dalszego usprawniania i precyzowania specjalnych czynności przechowawczych obiektu. Opis. Zachowanie i poboczne właściwości anomalne SCP-PL-201. SCP-PL-200 posiada 2 stany swoich zachowań. Stan pasywny oraz aktywny. W stanie pasywnym podmiot siedzi na drewnianym krzesełku znajdującym się zawsze pośrodku pomieszczenia, w którym się znajduje, nie będąc wtedy zdolnym do wykonywania żadnych ruchów oprócz oddychania. Przebywanie w przechowalni podmiotu w tym czasie jest uznawane za bezpieczne tak długo, jak nie rozpocznie się jego obserwacji, nawet bardzo krótkiej, co powoduje niemal natychmiastowe ulegnięcie stwarzanemu przez obiekt zagrożeniu poznawczemu. W stanie aktywnym SCP-PL-200 zyskuje zdolności ruchowe. Może wstać, chodzić, a nawet przenosić się między osobami w transie lub w skrajnych przypadkach między instancjami SCP-PL-201. Warty uwagi jest fakt, że chód podmiotu jest powolny, chaotyczny, ciężki i wysoce arytmiczny, co daje możliwości łatwego wykrycia zagrożenia przez personel badawczy procedury PL-200-alfa i ukrycie się na czas. Podczas aktywności objawia się inteligencja obiektu, zdolność do planowania swoich ruchów i wcielania tych planów w życie. Będzie na przykład najchętniej przenosił się w okolice osób w transie znajdujących się w sąsiedztwie SCP-PL-201, kiedy w pobliżu instancja ta nie znalazła ludzi niebędących pod wpływem podmiotu. Na tym przykładzie można także zauważyć, że podmiot potrafi ustalić sobie cele priorytetowe. W większości przypadków wybierał wykryte grupy, które były liczniejsze. Wyjątkami są sytuacje, kiedy znajdujący się w pobliżu SCP-PL-201 ma do nich łatwy dostęp lub kiedy grupa ta nie znajduje się w stanie świadomości, na przykład śpi. Pierwszym priorytetem SCP-PL-200 po przejściu w fazę aktywną jest zawsze opuszczenie przechowalni, a po dokonaniu tego będzie zwykle poruszał się w kierunku miejsc, w których istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania dużej ilości osób. Podmiot będzie wykorzystywał sytuację awaryjną do podejmowania wielokrotnych prób przekształcenia losowych osób w transie, będących z nim w ściśle związanych SCP-PL-201 za pomocą kontaktu fizycznego z ofiarą. Kontakt nie powoduje przekształcenia osoby, która go nawiązała w SCP-PL-201, jeśli podmiot jest w stanie pasywnym, lecz mimo to jest on kategorycznie zabroniony. Decyzję podjęto ze względu na zgłoszenie o bardzo silnej chęci odwrócenia się od osób, które zbliżyły się do podmiotu na mniej niż 1 metr, narastającej wraz ze zmniejszającą się odległością do bytu. Instancje SCP-PL-1 nie różnią się wyglądem, inteligencją i przeważnie nawet zachowaniem od osób, które się nimi stały. Pozornie odparniają się na działania podmiotu, w rzeczywistości będąc z nim połączone i znajdując się pod jego całkowitą kontrolą. Byty te nabywają odporność na stosowane przez fundację środki amnezyjne, nasenne oraz uspokajające, co umożliwia ich łatwe rozpoznawanie podczas procedury PL-200-beta w terenie. Dodatkowo mogą dokonywać manifestacji dla pojedynczej osoby w dowolnym momencie, sprawiając, że obserwowanie ich ma wtedy ten sam efekt, co patrzenie na główny podmiot, lecz posiadają one o wiele mniejszą siłę tej anomalii. Nie mogą na przykład wprowadzić w trans osób w stanie połowicznej świadomości, czego same nie wydają się zauważać. Manifestacja charakteryzuje się nienaturalnie szerokim uśmiechem i zabieleniem oczu instancji i podczas jednego z pierwszych przełamań zabezpieczeń zaobserwowano, że może być widoczna dla większej ilości osób w przypadku dokonania jej na urządzeniu przechwytującym obraz, gdyż jest ona przez to urządzenie rejestrowana. Ze względu na interakcje podbytów z SCP-PL-200 przyjmuje się aktualne teorie, że stanowią one swoiste oczy podmiotu, podczas gdy bez nich jest zdany tylko na wyczuwalne obecności zdrowych istot oraz słabe połączenia z osobami w transie, nad którymi nie posiada żadnej realnej kontroli. Dopóki żyje jakakolwiek instancja SCP-PL-201,
Podmiot pozostanie w stanie aktywnym, nawet jeśli nikt nie podtrzymuje go za pomocą swoich myśli. Możliwe jest także przenoszenie się obiektu między SCP-PL-201, lecz byt przeważnie unika podejmowania się tej czynności. Przyjmuje się, że powodowane jest to hipotetycznym, większym zużyciem energii i powodowanym tym faktem zmęczeniem. Instancje pozostają więc najczęściej wykorzystywane przez SCP-PL-200 jako zakamuflowani roznosiciele zagrożenia poznawczego. Nie jest znany jakikolwiek sposób na zmienienie SCP-PL-201 z powrotem zdrowego człowieka. Notatka. Sekcja wysokiego ryzyka dobiegła końca. To była przedostatnia. W następnej znajduje się już to, co jest najgroźniejsze i do czego powinno się zaglądać tylko w przypadku chęci przeprowadzenia niestandardowego ponownego zabezpieczenia podczas procedury PL-200 beta. Nie wiem, jak tam rzeczy są ułożone. Wiem tylko, jakie tematy są tam poruszone. Mam nadzieję, że autor następnej sekcji pomyślał o tym i z łaski swojej poukładał to w odpowiedniej kolejności. Bądź gotowy, miej do tego czysty umysł, najlepiej nie myśl o niczym. Wyłącz się i rób co masz robić. Nie pomogło to napisać swoją sekcję. Tobie może pomóc przeczytać następną. Wchodząc tam bez potrzeby, jeśli masz dostęp do tego dokumentu, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność przełamania zabezpieczeń przez obiekt i niech cokolwiek w CO wierzysz cię broni przed przypadkowym wyprowadzeniem tego czegoś z placówki. Widziałeś notatki Kluczyna, widziałeś pozyskanie, masz już jakiekolwiek pojęcie do czego to jest zdolne. A teraz wyczyść umysł i wyobraź sobie, że coś co swoją obecnością doprowadza ludzi do szaleństwa, jest poza kontrolą w większym ośrodku miejskim. Wyobraź sobie, że najpierw krajowe, a potem światowe media transmitują to i przypadkowo roznoszą tego wizerunek i przy okazji szaleństwo, które to coś za sobą niesie. I że temu szaleństwu ulega w końcu jakikolwiek przywódca z dostępem do broni nuklearnej. Straciłem kontrolę, poddałem się. Wykryto informację o nieadekwatnym poziomie zagrożenia, automatycznie usunięto.